21 maja 1918 roku pierwszy korpus Polski generała Dowbora Muśnickiego został rozbrojony przez oddziały niemieckie w twierdzy w Bobrujsku. Po uznaniu zwierzchnictwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i żądaniu kapitulacji przedstawionym przez dowództwo niemieckie. Jesienią Dowborczycy włączyli się już do organizacji oddziału Wojska Polskiego, stając się kadrą wielu pułków. 22 maja 1918 roku krakowski Czas informował o rozwiązaniu w Poznaniu wszystkich stowarzyszeń skautowych. Choć harcerstwo w tej części kraju nie tworzyło jednolitej organizacji i rozwijało się w kilku nurtach, młodzież jednomyślnie przeciwstawiała się germanizacyjnej polityce zaborcy. Pierwszych 6 kandydatów złożyło tu przysięgę już w 1912 roku. Rada Naczelna Związku Budowy Państwa Polskiego po omówieniu spraw statutowych i politycznych dokonała wyboru zarządu. Prezesem został Adam Bieliński, wiceprezesami książę Maciej Radziwiłł i Maciej Zbrowski. Związek głosił hasła monarchistyczne w sprawie Polski. W większości opowiadał się za współpracą z Niemcami. 26 maja Kurier Poznański informował o strajku dziennikarzy, domagających się podwyżki. Wskutek strajku dziennikarskiego ponoszą także wielką stratę właściciele kawiarni i cukierni, których lokale są niemal próżne, ponieważ brak tych, co bez dziennika nie mogą wypić szklanki kawy. Uskarżają się także na słabą frekwencję właściciele teatrów i kinoteatrów, ponieważ ich goście zwykli byli informować się o programach z gazet. Męczeństwo wpisane było w pojęcie kresów od zarania ich dziejów. Na nowe podziały narodowościowe nałożyły się napięcia wywołane biedą i starym antagonizmem między dworem od 200 stuleci, polskim językowo i katolickim wyznaniowo, a wsią odmienną językowo, a także religijnie. 27 maja Dziennik Kijowski donosił o napadach na polskie dwory na kresach. Miejscowe bandy chłopów grabiły wszystko, co możliwe.